Witam ponownie. Tak jak mówiłem, biegniemy teraz do bossa. Happy to help. Tu jeszcze jest jeden przedmiot niezabrany. Co to był za implant? Aha, też nawet fajne. Przywraca zdrowie przy wyprowadzaniu ciosów kończących. Akurat na bossa nam się nie przyda. Dobra, teraz taka bardzo, bardzo ważna uwaga. Każdego bossa można zabić na dwa sposoby. Pierwsza wersja jest zwyczajna, druga jest hardcore. Za hardcore'ową zawsze zdobywamy broń lepszą i mocniejszą. Tu musimy blisko jego nóg. Kurde. Jedyny problem, jaki mam, to brak energii. Jaka jest tutaj wersja hardcore'owa? Musimy go bić po nogach. Nie dopuścić, żeby on właśnie, nie dopuścić do tego, co właśnie dopuściłem. Czyli żeby trafił się swoimi rakietami. No to tam akurat na tym nie zależy, bo uważam, że akurat ta wersja jego pierwszej broni jest lepsza od tej drugiej, bo nie ma w ogóle obrażeń odżywionych. To znowu się uderzył rakietami, a ja nie mogę stąd wyjść. To jest jeden z trudniejszych bossów. Nie myślcie sobie, że mi to tak łatwo idzie. Ja z nim już trochę razy walczyłem. Ja już z nim trochę razy walczyłem i naprawdę jak na bossa to jest to jeden z cięższych. Głównie przez rakiety, których nie było widać. On był teraz, dwa razy mi się udało, że złapałem go pod ścianą, jak walił rakietami i te rakiety zamiast we mnie uderzyły w niego. Dobra, jaką tą broń zdobyliśmy? To jest coś takiego. Ja tego ostrza używałem praktycznie do samego końca gry. Po pierwsze, ma plus 70 do pozyskiwania energii. Po drugie, i co najważniejsze, obrażenia od żywiołów 0. Obrażenia od cięć praktycznie wszystko. I używałem na zmianę z tym. To było mi potrzebne, jeżeli wrogowie wymagali właśnie obrażeń od żywiołów, a to
do wszystkiego innego. Jest w pewnym momencie w grze taka lokacja, gdzie obrażenia od żywiołów praktycznie nic nie robią przeciwnikom. Dobra, 52 dla porównania, to ma 49, czyli ta broń nam się będzie dużo szybciej skalować. Zresztą pisze nawet skalowanie biegłości wysokie, to ma średnie, ale już jest na drugim poziomie, więc na razie używam tego. No i właśnie, to są wrogowie, którzy wymagają tej broni. No jest szybsza. Gdzie jest jeszcze ten jeden? A może mi się wydawało? No nieważne. Dobra, idziemy do góry. Jeszcze rzucę okiem, czy tu czasami czegoś nie zostało? Nie. Idziemy do góry. Tu uważajcie, bez wróg. Great news, guys. We finally got the new gear assembly unit down here. And not a moment too soon. The old one was spitting out worse trash than what you put in. For now, though, you'll have to manually unlock the schematics on your local accounts, at least until they update the interface. The rest is business as usual. You know, pick what you need, make sure you got the proper materials, and hit OK. I co mi jeszcze zostało? Chyba tylko tyle. Chyba nic już tu więcej nie zostawiłem. Wracam. Nawet tędy sobie skoczę już. Arena walki z bossem. After the recent events and the continuing threat to Creo security, we are asking all employees to remain vigilant. Please, if you see or hear anything suspicious, lecimy do kolejnego, lokacji. Ta lokacja już jest ciut większa, według mnie, i ta lokacja może się wydawać niektórym osobom po prostu, jakby to powiedzieć, no, mogą się w niej pogubić. Wydaje się na początku bardzo jednolita. Nic bardziej mylnego. Ta lokacja jest dość fajna i będziemy do niej bardzo często wracać. Dobra, tutaj na razie nic nie ma. Musimy sobie podejść tu, uruchomić drona. Wylatuje nasz dron. Connection failure. Manual link established. Welcome to main. Let me. Now, you seem to be lost. Worker number. Database error. Wait for me. I can help. Help. To jest nasz dron. Zaraz do nas wpadnie. Będziemy sobie używać trójkąta głównie po to, żeby dronem wywabiasz przeciwników. Tam, jak widzicie, na niebieskim pasku doszedł nam kolejny punkcik czerwony. To jest punkcik wymagany do zebrania energii drona, aby jego atak dystansowy był mocniejszy. I odbierał tam przyzwoite obrażenia. Zadawał. Ale nas to nie obchodzi. Tutaj też nic nie ma.
Ten dron jest tylko raz. Taki samouczek. Aha, sorry, tu jest jednak jedna rzecz. Później będzie tam pod schodami też. Tu później pójdziemy. Welcome. This unit is currently running on emergency power. Services are limited at the moment. Oprócz tego. Bierzemy sobie poziomik. We apologize for any inconvenience. I będziemy pierwszy raz walczyć. Przepraszam, drugi raz walczyć z tym samym kolesiem, który ma ten wielki młot. Ten gościu jest tuż za rogiem. Tu, widzicie? Możemy jeszcze raz moc zdobyć, możemy jego ramię, możemy nogę, głowę, korpus, no korpusu nie. Patrzcie na jego ruchy. To jest jego najmocniejszy ruch. Jeżeli by nas drugim trafił, to prawdopodobnie mielibyśmy już tu cieplutko. Noga jest. Hello. We regret to inform you, services are. Pamiętajcie, że właśnie jeżeli robicie taki reset, to za którymś razem pozmieniają się elementy zbroi na gościa. Na razie ma to samo. Możemy też sobie teraz zdobyć. O, może nie tak. Ale możemy sobie zdobyć właśnie komponenty do broni poziomu drugiego. Warto tutaj na samym początku gry właśnie to zrobić. Jak najszybciej właśnie upgrade'ować zbroję i broń do danego poziomu. Ponieważ wrogowie wcale nas nie będą oszczędzać. Teraz jak właśnie przeładowaliśmy stację, możemy tam iść. Do you require assistance, Warren? Tu już wszystko działa. Tu jest znowu Sally. Warren, I restart. Will you find Sally? Medical. What? I better get going. Be careful out there. Be careful out there. Biegniemy dalej. Tu będziemy bardzo często wracać. Ta winda nas zaprowadzi później do bossa. Jak sobie ją odblokujemy. Nie, przepraszam, ta winda. No, blisko bossa. Ta do bossa. Tutaj na razie nie schodzimy. Tutaj jest koleś, którego uwolnimy i on będzie u nas w stacji medycznej. Tamtych dwóch gości na razie nie atakujemy, oni nas będą oszczegać i tak dalej. Oni mają właśnie fajną zbroję. To jest zbroja poziomu trzeciego. Także jak będziemy ich atakować, możemy sobie fajnie teraz upgrade'ować też dość szybko zbroję, albo po prostu nosić tą, co oni mają. Tego nam brakuje. I wywabiamy sobie go trójkątem. Trzy ataki. I już go mam.
ty nie szarżować. Staniemy tu. Tam po lewej jest koleś kolejny. Nam teraz jest potrzebne co? Głowa, ale głowy on tu nie ma. To jeszcze raz sobie korpus. Albo broń. W sumie broń będzie najważniejsza. Trzy ataki, odskok. Po prawej będzie jeden taki szed i po lewej. Tutaj nic nas nie zaatakuje, ale ten ma fajną broń, którą chcemy zdobyć. Blok. Dokładnie to samo co wtedy. Coś mi się wydaje, że teraz nam się nie uda. Za mocna broń. Tu jest kolejna maszyna, która nam wyda elementy upgrade'u broni i zbroi na poziom 5. To jakieś dostaliśmy komponenty. Do tego kolesia warto wracać i tłuc go, dopóki nie zdobędziemy właśnie tych ostrzy. Te ostrze jest. Z tą bronią to wszystko pada jak muchy. To za mną jest koleś. Ale tak jak mówiłem, zaczyna się jakaś animacja. To możemy spokojnie sobie robić coś innego. Teraz tak. Zanim tu wejdziemy, załatwimy jeszcze sobie tego kolesia. Też nie ma głowy. Tam na razie nie ma co iść, bo też będzie walka. Pójdziemy sobie tu do góry, gdzie jest ten gość do odblokowania. Aha, jeszcze tu, gdzie walczyliśmy z tym, co miał ogniste szpony, to jest winda. Ta winda prowadzi nas też do bardzo fajnego... implanta. Ale nie jest to wcale łatwa walka. Będą tam roboty, które teraz akurat w tym momencie gry mogą się okazać dla nas naprawdę za trudne. Jednym strzałem mogą nas załatwić. Później będziemy z nimi walczyć na pęczki. Tak w sumie w zasadzie to one nie będą wcale trudne do załatwienia, ale na razie mogą się okazać naprawdę wkurzające. Dobra, on coś tu nam poopowiada. Potem pojawi się, jeżeli zginiemy, pojawi się u nas tam w stacji medycznej. Będziemy mogli do niego podejść i wziąć od niego w komponenty na upgrade. Dobra, tu zaskoczymy i tutaj walczyliśmy z tym kolesiem z maczugą. Otworzymy sobie drzwi. I mamy ćpuna. Dla niego będziemy musieli znaleźć implant specjalny. On jest w kolejnej lokacji po zabiciu tutaj bossa. So long. Yeah.
Ja tego questu nie ukończyłem, ponieważ poszedłem za daleko do przodu i gościu zniknął. Wkurzył się i poszedł. Dobra, nic tu ciekawego nie ma. Oprócz tego kolesia, który też się u nas pojawił. A więc zanim pójdziemy tam, skoczymy sobie tą windą do góry i pokażę wam, o co mi chodziło. Co to za wrogowie? To są te maszyny. Ich tutaj jest chyba 5. A jeśli chodzi o walkę, to walka jest trudna, ponieważ tu bardzo mało miejsca. Ta maszyna, jeżeli kąsa, jeszcze nie ma tak źle, ale jak skacze, to już jest bardzo źle. O, teraz będzie skok. Widzicie? I skok, bok. Oderwałem jej ogon i będzie skok. Niestety kamera mi przeszkadza. Ona w locie potrafi zmieniać trajektorię i leci wprost na nas. Co to za implant? A jest to implant, który nam pozwala zwiększyć moc rdzenia o 6. Co nam to da? Da nam to głównie jedną rzecz. Będziemy mogli wrzucić albo lepsze zbroje, które wymagają dużo więcej tutaj rdzenia, zużycia rdzenia, albo lepsze implanty. Dobra, ja mam propozycję taką, że po prostu pobiegnę po implant, który tu jest, olewając tych wrogów. Patrzcie, ile ich tu jest. Biorę spadę. Prawdopodobnie i tak mnie tu gdzieś opadną. Chociaż nie, animacja się zaczęła. Jeden może zaskoczyć za nami. A tam mamy bossa. Okej. Po co w ogóle tam pobiegłem? Po taki implant. Dobra, mamy 3 przedmioty do uzdrowienia. Może mi się uda. Uwaga, szybko w bok. Wyłapiamy go sobie dronem. I widzicie, te młoty im też służą do strzelania. Tam jest kolejny. On się bardzo szybko wraca. Nie mogę tam pobiec do przodu, ponieważ tam będzie kolejny wróg. Atak, odskok, atak, odskok. Mam.
Kolejny wróg, kolejna broń. Zmienię sobie na coś łatwiejszego, może to. Mamy. Fajny mieczek. To też jest z tego dodatku darmowego. To jest ulepszona wersja tego implantu, który mamy, pokazującego nam statystyki przeciwników. On sobie tędy chodził i tu jest jeszcze jedna rzecz do zabrania. Co prawda gówno, ale zawsze coś. Tam później przejdziemy. Na razie nas to nie interesuje. Idziemy sobie tu. Jakbym spadł, bym zginął. Zanim pójdę tam, odblokuję skrót. Czyli nie idę tu na razie, idę sobie po rurach w tą stronę. I teraz uwaga. Za kratami jest... Znowu tam. Później tam będziemy mieć skróty do góry. Uruchamiamy windę. Otwieramy przejście. I jesteśmy. Proszę. Przy stacji medycznej. Do you require assistance, Warren? Dobra, najpierw ten implant wymienimy na ten. Co tu jeszcze jest? Możemy sobie powymieniać na przykład ten, zwiększający życie, na ten. Będzie ciut lepszy. Tu mamy tylko dwa. Ja głównie używam trzech tych implantów, które przywracają życie. Dwóch zwiększających życie. No i reszty, takie, które mi tu jakoś pozwalają pozyskiwać energię, ewentualnie ten, bo też mi się bardzo podoba. Tylko na razie nie mam za co. Zwiększymy poziom, będzie się dało. O, mamy ich Co byśmy nie wybrali, takiego wątek pójdzie do przodu. No i dostaliśmy tam jakieś komponenty. Nie ma. Have a nice day, Warren. A zanim tam pójdę, jeszcze zejdę tu na dół. Tutaj jest koleś walący głową w mur. Ja bym to nie... Nie, myślę,
myślałem, że mu odetnę. Cóż, najpierw pójdę zdobyć jeszcze tam te pazury. Tego trzeba sobie wabić. Zmiana broni. Może mam jakąś lżejszą. Ta chyba będzie dobra. Ta broń była bardzo dobra. Co takiego fajnego mam? To jest to. Obrażenia tam 11, ale na to nawet na razie nie patrzcie. Patrzcie, jaka szybkość. Tego też bardzo długo używałem. Shouldn't you be at your designated work site? Zaraz zobaczymy upgrade. Tego mieczyka raczej nie używam. Jedynie to. Nie ma tam jakichś specjalnych obrażeń. To będzie miało na czwartym poziomie 96. A Pax? 94. No. To 26, 31. Impet bardzo niski, szybkość ataku wysoka, pozyskiwanie energii też w miarę wysokie, w porównaniu na przykład z tym. Tutaj też na tym poziomie zdobędziemy zbroję, którą używałem praktycznie do samego końca gry. Bardzo fajna zbroja. Przepraszam, egzoszkielet. Okej, to robimy upgrade. Brakuje jakieś 3100. No i ostatnią bronią tutaj na trzeci poziom będzie Pax. Be careful out there. Co robimy teraz? Idziemy sobie do skrótu. To by było na tyle z tej broni. Jest ogień. Tu nie wejdziemy.
otwiera się z drugiej strony. Co tutaj fajnego było? Audiolog. So much for help coming. It's been over a day now and nothing. She's not responding when I call. It's getting worse out there. Noises are freaking me out. I tutaj też nie wejdziemy. I can hear them, but at least there hasn't been any more screaming. Well, that's a blessing. But there's other sounds. I did see one guy. He was in a terrible state, but. Co ciekawe, na tym poziomie też będziemy walczyć z trzecim bossem. Ponieważ będziemy musieli tutaj wrócić. Zanim tam pójdę, spróbujemy tutaj przejść całą tą. Całą tą lokację. Padło coś z niego? Nie. Tutaj mamy kolejną zbroję, skarabeusz, ale to nie jest ta, którą ja chcę nosić. A to nie jest wróg, który ma tą zbroję. Także od niego weźmiemy sobie. Nie zdążę. Ale mi zasadził. Co? Spadnie? To jest kolejna maszyna z tymi właśnie komponentami ostatniego poziomu. W tej lokacji ogólnie są trzy takie maszyny. Dobra, nie ten atak. To był drugi. Moduł wstrząsowy. Jeżeli będziemy tutaj górą naciskać strzałkę w górę, będziemy mogli sobie zmienić moduł dla naszego właśnie drona. Po to przyszedłem. To będzie ostatni implant, który akurat na tym poziomie mi będzie potrzebny. Później będę zbierać wersje mocniejsze. To był implant dający nam o kolejne 6 więcej możliwości leczenia. Dobra, ja przerywam i spotykamy się w kolejnym odcinku tutaj.